rycerzy trzech. Gniaź Jarema, Skrzetuski, Zagłoba. Gęby ich pech. Wszystkim im się Helenka podoba. Podoba. Zwalczcie tę chuć. Tak jest. Do stu diabłów jasnego pioruna. Musicie knuć. Musimy knuć, jak się pozbyć bohura. Oj, niedobrze, koledzy, niedobrze. Niedobrze. Tak, tak, po dwakroć niedobrze, po trzykroć tak. Niedobrze. To tak jak z kurem. Z jakim kurem, chłopcze? A z tym kurem, co po trzykroć zapiał. O, coś tam, Rzędzian Młocie, słyszałeś, no. Że gdzieś jakieś kury pieją, ale nie wiesz, na jakim kościele. Pieją kurę, pieją, bo mają koguta. Jeżeli mówię, że po trzykroć niedobrze, to znaczy, że jest bardzo niedobrze. I tak trzymaj, panie Michale. Wystaw pan sobie, panie Onufry. I teraz? Trzymaj mości za głowo. Otóż wystaw pan sobie, już panie wystawiłem. Onufry, tak, że do księcia pana doszły wieści, jakoby wśród rycerstwa Rzeczypospolitej szerzyło się pijaństwo. Co? Już się nie szerzy? To zdrada, chamstwo! To ten cham donosi. To ten cham jest w Anglii. No, nie. To są czcze pomówienia. Może jeszcze ktoś doniósł księciu, że wśród żołnierzy oprócz pijaństwa panoszy się obżarstwo. No, ja tego nie powiedziałem. No, tego nie trzeba mówić. To się widzi. Obżarstwo wystarczy na pana za głowę popatrzeć. Milcz, młocie jeden. Tylko nie jeden. A cóż to, Rzędzian? Uważasz się za więcej młotów niż jeden? Nie mówmy o duperelach. Są ważniejsze sprawy. Bo podobno książę pan na wieść o szerzącym się wśród rycerstwa pijaństwie chce wprowadzić prohibicję. Prochi? To narkotyki lepsze są niż piwo czy wino? Jakie narkotyki? Jakie? No przecież pułkownik mówił o jakichś prochach. Prohibicja to nie prochy, ty młocie, tylko taki szlaban na gorzałkę. Szlaban na gorzałkę? To kolejarze nie piją? Koniec świata, kolejarze nie piją! Nie, wszyscy piją, jest coraz gorzej. Gorzej nam. Nie gorzej, jeno gorzej. Jest gorzej, a będzie jeszcze gorzej. O matko jedyna, nie ma zmiłuj się? Nie ma zmiłuj się i będzie tak źle, że klękajcie narody. To co to będzie? No kolejny koniec świata? Znowu jakie wybory? Znowu powódź, potop i ogniem i mieczem? Ale plama. To jest naprawdę śmiechu warte, albo co najmniej dyżurny satyryk kraju. Tak, dyżurny satyryk kraju. Ojej, niedobrze. To już lepiej nie będzie? Będzie, ale chyba dopiero w środę. Coś jednak, waćpanowie, kręcicie. Do środy co prawda jeszcze daleko, ale wy ciągle tylko narzekacie i narzekacie. Gdzie kucharek sześć, tam nie ma co jeść. A gdzie Polaków dwóch, tam jest już o czym pobiadolić. To tylko Amerykany nie narzekają. Oni zawsze zadowoleni, nawet na dzień dobry. A skąd ty o tym wiesz? A czytałem gdzieś w prasie. Przecież ty, Rzędzian, czytać nie umiesz. A to przepraszam, musiałem w telewizji widzieć. W jakiej telewizji? No chyba we satelitarnej. A skąd wiesz, młocisko, że w satelitarnej? Przecież ty czytać nie umiesz. A panowie to nijak nie wiedzą, że chłop chłopskim rozumem przeczyta choćby i był analfabetą. Oj, przestalibyście, waćpanowie, gadać głupoty, tylko opowiedzielibyście lepiej. Co tam w szerokim świecie słychać? A jaki on tam szeroki? Spojrzysz w jedną stronę, to Wataszka Bohun ci grozi. Spojrzysz w drugą, to jakiś Turek chce ci zrobić kęsim. Oj tak, kęsim, a potem napić się nawet. Nie bardzo potem napić się, bo ucięta głowa już nie działa i nie tak łatwo może się napić. A dlaczego ucięta? A dlatego, Helenko, że u Turka kęsim to nic innego jak ucięcie głowy. A ja słyszałam, że Turek Turka w coś tam... Szurka! A Longinus pod mi pięta. Dureń zrobił kęsim po trzykroć. To tak jak kur. Jaki kur, chłopcze? A ten kur, co po trzykroć zapiał. Durnyś, młocie, Longinus pod mi pięta, dlatego po trzykroć zrobił kęsim, że za jednym zamachem trzyłby pogańskie ściąły. To ja słyszałem, że gdzieś dzwonił i no nie wiedziałem, w którym kościele. A jakichś innych nowin waszmościowie nie macie? A no, mamy, ale niedobre nowiny. Czern się burzy, sicz się burzy, chmiel się burzy, chłopstwo nam kłody rzuca pod nogi.
Co to za nowiny? Zawsze się o tym słyszało. Ale chłopi blokady budują. Blokady? A co to takiego? A blokady to takie zapory na drogach z pierwszeństwem przyjazdu, że nawet gdybyś jechała waćpanna karetką pogotowia, to nie mogłabyś przejechać. No to co? Trzeba z wozu zsiąść? Słusznie, słusznie. Prawi baba z wozu koniom lżej. Cicho, młocie, ja ci dam baba zaraz, ja ci dam lżej. Nie denerwuj się, nie denerwuj się, Helenko. Po co ci karetka pogotowia, skoro służba zdrowia strajkuje? Koniec świata! To lekarze strajkują? Tak, i pielęgniarki, i lekarze, a szczególnie anestezjolodzy. A co to takiego, czy anestezja? To ci, co usypiają. A ja nieszczęsna, jak ja teraz zasnę? Nie zaśniesz? No to szable w dłoń! Szable! Szable! Hej, szable w dłoń! Łuki, wiuki, a łupy wziąć drogi! Hajda na koń! Hajda na koń! Okażemy się godni epoki! Ruszamy w bój, by Helenę uwolnić od zbója! To zbój! Zbój! Nie zwycięży nas nigdy, tra-la!